Proszę pokazać na dowód, że jest pani olimpijką i mistrzynią medale i opowiedzieć trochę o medalach oraz o spotkaniu w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży. No to są właśnie medale, można powiedzieć, które zdobyłam w Monachium, tak, jako mistrzyni Europy, ale również jako też drużynowo, z dziewczynami zajęłyśmy trzecie miejsce, więc to jest tak jakby teraz mój największy skarb i mój największy motor napędowy, ponieważ jak coś się teraz dzieje w moim życiu, bo wiadomo, są też gorsze momenty i sobie przypominam właśnie ten moment, kiedy biegałam w Monachium na linię mety jako pierwsza, no to nie ukrywam, że jednak od razu się podnoszę i tych kryzysów już nie ma. Więc zaczynam od razu działać i walczyć, więc naprawdę jestem z siebie dumna, że udało mi się je osiągnąć, oczywiście ciężką pracą. I dzięki też temu dzisiaj dostałam właśnie tutaj zaproszenie, jestem dzisiaj w tej szkole, miałam przyjemność rozmawiania z uczniami, jestem naprawdę, można powiedzieć, aż zdziwiona, że było takie zainteresowanie, że uczniowie tak słuchali. To jest coś pięknego, tylko niestety mogę już powiedzieć, że ja żałuję, że ja nie miałam też takiej możliwości, bo też byłam w ich wieku i też byłam uczniem i może gdybym wiedziała, że są takie możliwości, że można tyle osiągnąć, jeżeli ma się takie wsparcie od samego początku, to naprawdę warto iść w ten sport i warto właśnie czasami się pomęczyć. Więc naprawdę dla mnie to jest dzisiaj ogromna też lekcja i też motywacja, więc mam nadzieję, że tutaj będę częściej przyjeżdżała i odwiedzała uczniów. Ma pani wykształcenie pedagogiczne, więc właściwie mogłaby pani tutaj po latach pracować jako pedagog. To prawda, ale nie ukrywam, że jednak wolałabym pójść w ten sport, może założyć jakąś swoją szkółkę, żeby jednak wykorzystać też tą swoją wiedzę, którą nabyłam przez lata. Spotkanie poprowadzili Justyna Korytkowska i Andrzej Korytkowski. Zgadza się. Trenerzy łomżeńscy, sportowcy, też lekkoatleci. Jak się poznaliście? Bo pani też w Łomży bywała kilka razy. Tak, znaczy można powiedzieć, że my się przyjaźnimy. Poznaliśmy się tak naprawdę, jak byłam właśnie akurat na studiach w Olsztynie. Miałam przyjemność jeździć na zgrupowania z Justyną i właśnie z trenerem Korytkowskim. Bardzo oczywiście pozytywnie wspominam te lata i te treningi z Justyną, bo się mimo to, że rywalizowałyśmy, też się wspierałyśmy. Więc naprawdę trener z Justyną bardzo mi też pomogli w moim życiu, więc naprawdę jestem bardzo wdzięczna i cieszę się, że miałam dzisiaj przyjemność też się właśnie spotkać i można powiedzieć, w jakim stopniu się oddzięczyć za tą pomoc, którą po prostu kiedyś od nich otrzymałam. Podczas spotkania w sali gimnastycznej Liceum Mistrzostwa Sportowego przynajmniej 3 uczniów wyróżniało się, nie pamiętam dokładnie ich nazwisk, ale imiona, tak? Mateusz, Paweł i Kacper. Jak pani odbiera właśnie tych młodych sportowców, którzy bardzo aktywnie zadawali pytania, pytali o mnóstwo szczegółów. Właśnie pomyślałem, to są przyszli dziennikarze sportowi. Tak, to prawda, było bardzo miłe i nie ukrywam, że wiadomo, zawsze każde takie spotkanie jest dla mnie też lekkim stresem, bo nie wiem, jakich pytań się spodziewać i czy będę w stanie po prostu na wszystkie odpowiedzieć, a chciałabym odpowiedzieć i pomóc młodzieży. Więc akurat naprawdę tych 3 panów bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, naprawdę super, więc życzę sobie więcej takich naprawdę uczniów i życzę, żeby właśnie poszli w tym kierunku, bo są naprawdę świetni. A czy któreś spotkanie, przepraszam, spotkanie, czy któreś pytanie podczas spotkania szczególnie pani w pamięci zapadło? Może zaskoczyło? Wzruszyło? Znaczy raczej nie. Na pewno dużo było takich pytań, jak sobie właśnie radzę w tych ciężkich sytuacjach, więc widać, że jednak z tym... I jak pani sobie radzi w trudnych sytuacjach? Tak jak powiedziałam, że tak jakby dla mnie największym takim motorem napędowym jest ten właśnie tutaj dwa medale, można powiedzieć, z Monachium, bo ponieważ jak sobie przypominam, kiedy właśnie osiągnęłam ten swój największy sukces w życiu, że było warto przez to przejść i wiedziałam, że jestem w stanie osiągnąć w przyszłości może i podobne sukcesy, ale po prostu no trzeba czasami przejść przez te przeszkody. Czasami po prostu dłużej nam to zajmuje. No niestety, takie jest życie, ale że warto. Po olimpiadach w Tokio, w Paryżu ma teraz pani cel. Olimpiada w Los Angeles. Tak, to prawda. I na dzień dzisiejszy dla mnie minimum jest kosmiczne, ale oczywiście postaram się i zrobię wszystko, żeby do tego Los Angeles polecieć, żeby wypełnić te minimum na igrzyska do Los Angeles. Ponieważ to jest, można powiedzieć, teraz moje kolejne marzenie i mój największy cel. Życzymy pani powodzenia. Dziękujemy za wypowiedź dla naszego rozmówcy, który jest wdzięczny, że miał przyjemność spotkać chyba po raz pierwszy w życiu osobiście olimpijkę, do tego tak sympatyczną, że myślałem, że pani jest może poetką, może literatką, może pani wiersze pisze. Miała pani tego typu Nie. zainteresowania, pasje? Nie. Nie, ale to bardzo też miłe i można powiedzieć też takie motywujące, że widać, jestem nie tylko sportowcem, ale też można powiedzieć fajną osobą z tej drugiej strony. Może te studia w Olsztynie, w UWM-ie pedagogiczne na to się nałożyły? Może tak być, ale i też uważam, że lata doświadczenia, bo jednak przebywałam nie tylko wśród sportowców, ale wśród właśnie ludzi na przykład różnego pokroju, więc uważam, że to też bardzo dużo mnie w życiu nauczyło. Dziękujemy za rozmowę, życzymy dobrej formy, dobrej kondycji i za 4 lata
dobrej pozycji w Los Angeles. Jak będzie zdrowie, to naprawdę zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tam polecieć i reprezentować nasz kraj podczas właśnie dystansu maratońskiego. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję.